Ale dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o niebezpieczeństwach, jakie stawiają przed graczem poszczególne pory roku. Pierwsza pora, umiarkowana, jak sama nazwa wskazuje, jest spokojna. Jedynym niebezpieczeństwem są nietoperze wampiry atakujące co 4 do 6 dni. Trwa ona od 1 do 12 dnia, podczas gdy warto rozbudować jakąś bazę oraz zbudować może jakieś małe uprawy i ogólnie eksplorować świat. Druga wilgotna pora roku charakteryzuje się zwiększonymi opadami deszczu, które mogą spowodować przemoczenie postaci, więc warto zaopatrzyć się w ubrania chroniące przed deszczem. Trwa ona od 12 do 24 dnia, podczas tej pory występują mgły. Ograniczają one wizję do wąskiego koła wokół postaci oraz spowalniają ją, jeżeli postać nosi na slocie głowy i tułowia cokolwiek. Sama mgła nie jest niebezpieczna, aczkolwiek jeżeli zamierzamy farmić żelazo albo przebiegać przez niebezpieczne fragmenty dżungli, warto uważać i na przykład wyruszać na takie wyprawy wyłącznie po zakończeniu mgły. Sam czas trwania mgieł jest różny, waha się od 1 do 8 minut. Trzecia, rozrośnięta pora roku jest bardzo nierówną porą, bo wszystko zależy od stopnia waszego przygotowania do niej. Trwa ona od 24 do 36 dnia, i podczas tej pory roku postać może zachorować na tropikalną chorobę, która powoduje regularne ataki oraz ogranicza wizję gracza. Każdy atak powoduje spadek sanity od 5 do 10 punktów oraz może wyrzucić nawet do 6 przedmiotów z ekwipunku gracza. Ataki są dosyć częste, więc utrata całego sanity podczas jednego dnia jest dosyć prawdopodobna. Lekarstwem jest pokrzywa, która zapobiega chorobie, przy czym niestety musimy się zaopatrzyć w dużą ilość pokrzywy, bo wymagane jest spożywanie od 3 do 4 sztuk każdego dnia, co przy 12 dniach tej pory daje około 40 sztuk. Sama pokrzywa ma to do siebie, że dziko rośnie wyłącznie w ciągu pory wilgotnej, więc podczas tej pory warto zabrać zapasy. Jeżeli jednak nie przygotowaliście wystarczającej ilości lekarstwa, może was uratować magiczny kwiat, który możecie uzyskać z pługaliska. Link oczywiście do walki macie w opisie. Pozwala on na regenerację sanity kosztem głodu, przy czym musimy wtedy zadbać o duże ilości pożywienia. Bardzo pomocny może być również tamoszantyr, dostępny do kupienia za 50 monet w drugiej wiosce, którego regeneracja sanity na pewno wam pomoże. Dodatkowo cały świat bez świńskiej wioski i biomu chrybacianego zostaje zdominowany przez powój, który może być zniszczony uderzeniem broni, jednak każde uderzenie powoduje mały spadek HP, analogicznie jak zbrani kaktusa w podstawce, więc warto założyć jakąkolwiek zbroję. Sam powój nie jest niebezpieczny, aczkolwiek może on powodować spadki FPS-ów. Ostatnią zmianą są wiatry, które są na szczęście rzadkie i krótkie, aczkolwiek występują, więc warto zadbać, żeby przedmioty nie leżały na ziemi. I to tyle, jeżeli chodzi o pory roku. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.